Witam serdecznie panie Przemysławie, Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Witam, cześć. Właśnie, kwestia, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, ja bardzo starałem się zaakcentować, że chciałbym podczas tej audycji pytać jako osoba, która jest całkowitym laikiem, jeżeli chodzi o kwestię właśnie, o co chodzi w obozie narodowo-radykalnym. I jakie główne cele stawia sobie obóz narodowo-radykalny? No cóż, no przede wszystkim Obóz Narodowo-Radykalny jest organizacją, która postawiła sobie za cel działalność oddolną, czyli działalność, pracę u podstaw tak naprawdę, bo uważam, że to jest dzisiaj najbardziej potrzebne naszemu narodowi, ponieważ no, w ludziach brakuje elementarnych wartości, elementarnej wiedzy i jeżeli instytucje związane z państwem nie potrafią przekazać tychże wartości, to ludzie muszą się organizować w tego typu grupy, odkłamywać rzeczywistość, odkłamywać historię, propagować polskość, naszą kulturę, a oprócz tego ujawniać różne mechanizmy, które, no, które po prostu związane są z naszą władzą i no, największa uważam siła tkwi właśnie w narodzie i w takiej oddolnej pracy, bo o ile różnego rodzaju partie można bardzo szybko zniszczyć lub też ją zakłamać, jeżeli chodzi o jej faktyczną działalność, jeżeli do partii zapewne przyjdą osoby, które przychodzą tam tylko i wyłącznie ze względu na jakąś swoją osobistą korzyść materialną, czysto materialną, to do organizacji takiej jak Obóz Narodowo-Radykalny przyjdą tylko ideowcy, którzy wiedzą, czego chcą, którzy wiedzą, że chcą działać i którzy, no, którzy po prostu wiedzą, że nie będą z tego mieli materialnej korzyści. Dlatego uważam, że ta działalność jest najbardziej prawdziwa na dzień dzisiejszy. I bez oddolnej pracy, bez poszerzania tej świadomości narodu, no, nie będzie tego efektu, który chcemy osiągnąć, bo nawet kiedy powstałaby partia narodowa, co mam nadzieję stanie się za niedługo, to ona sama w sobie nie zmieni narodu. Potrzebny jest jeszcze drugi tor, potrzebna jest druga droga, która właśnie jest tą drogą oddolną, o czym mówiłem. I chociażby przykładem takiej pracy oddolnej, pracy od podstaw, u podstaw, jest Marsz Niepodległości, który to marsz zgromadził jako na początku od 4 do 6 tysięcy osób, a później nagle 30 tysięcy osób, a wcześniej takie marsze gromadziły po kilkaset osób. No, to pokazuje progres i to pokazuje, że to działa. No właśnie, jeżeli chodzi o marsze, to znani jesteście z tego, że doskonale potraficie przeprowadzić. Ale nie jest to wasza podstawowa działalność środowiskowa. Co możecie powiedzieć o innych aspektach waszej działalności? To znaczy, jest to na pewno jedna z głównych naszych działalności. Zaraz powiem o innych, bo oczywiście ich jest ogrom. Natomiast dlaczego marsze są jednak takie ważne? Ano dlatego są ważne, że jednak coś obrazują, że jednak wzbudzają emocje i gromadzą pewną określoną liczbę osób. Jeżeli liczba tych osób jest pokaźna, tak jak na Marszu Niepodległości, to mimo tego plucia medialnego wiele ludzi zaczyna się zastanawiać. Tak, no, idą tam faszyści, no tak, idą tam bandyci, ale dlaczego idzie ich aż 30 tysięcy? Ale dlaczego ci bandyci maszerują z dziećmi, tak? Wchodzą na internet, wpisują w Google Marsz Niepodległości i co się okazuje? No, wyskakują filmy niezależne, niefirmowane logami TVN-u, Polsatu czy innych mainstreamowych mediów i ludzie nagle widzą zupełnie inny obraz tego marszu. Więc od marszu do dalszej działalności. Następnie wchodzą na nasze strony internetowe, bo wtedy notujemy bardzo duży skok oglądalności naszych stron internetowych, nie tylko ONR-u, ale pewnie też i Młodzieży Wszechpolskiej, pewnie też portalu narodowcy.net, pewnie forum narodowiec.pl. Wszystkie te strony przeżywają wtedy bardzo duży progres, jeżeli chodzi o wejścia na nie, a tam oczywiście znajdują się treści, które nas dotyczą.
No i w konsekwencji tego przychodzi też bardzo wiele zgłoszeń od ludzi, którzy chcą z nami współpracować, chcą z nami działać, zaczynają nas popierać, mówią, o, ja nie wiedziałem, że to tak wygląda. A przechodząc do drugiej części pytania, no co jeszcze robimy? No przede wszystkim tak jak mówiłem na początku, jest to działalność taka stricte informacyjno-wychowawcza, a więc organizujemy różnego rodzaju konferencje. Są to i konferencje historyczne dotyczące na przykład Narodowych Sił Zbrojnych z kombatantami, ponieważ mamy bardzo dobry kontakt z kombatantami Narodowych Sił Zbrojnych w całej Polsce. A oprócz tego są to też konferencje dotyczące współczesności. Na przykład ostatnio w Wadowicach została zorganizowana konferencja dotycząca układu trzymającego władzę, można powiedzieć, w Wadowicach. Więc jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, oczywiście w miarę możliwości. No, do tego dochodzą także ulotki. Także plakaty, działalność publicystyczna, ponieważ nasi ludzie publikują w wielu miejscach, zarówno w świecie wirtualnym, w internecie, jak i w materiałach prasowych. No, Obóz Narodowo-Radykalny niedawno wydał kwartalnik Magna Polonia, www.magnapolonia.net, tutaj od razu zapraszam. Teraz wychodzi drugi numer. Można jeszcze raz, może www, to wpiszę od razu na czat. magnapolonia.net. Teraz wychodzi drugi numer naszego kwartalnika. I o ile pierwszy numer był dość ubogi w treść, no bo ponieważ to był pierwszy numer pilotażowy, miał 50 stron, to drugi numer ma już 80 stron. I to jest kolejna część działalności, w której chcemy się rozwijać. Wydaliśmy też markę odzieżową Propatria.e właściwie, www.propatria.e.pl. To jest też związane z Obozem Narodowo-Radykalnym. No i tam można kupić właśnie koszulki, bo tam zaglądałem wszelakie stroje właśnie jeżeli chodzi o marsz, ale proszę kontynuować. Dokładnie, to jest też nasze wydawnictwo, to jest też związane z nami. No i kręcimy w pełni profesjonalny film o nas, o przedwojennym obozie narodowo-radykalnym. To też da się znaleźć na YouTube. Uważam, że no jest to taka produkcja, której też brakuje. Wydaliśmy książkę dotyczącą Narodowych Sił Zbrojnych w hołdzie Narodowym Siłom Zbrojnym. No i tu też nie jest koniec tak naprawdę naszej działalności, jeżeli chodzi o działalność wydawniczą. Więc podsumowując, no, jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje i gdzie młodzi ludzie są potrzebni ze swoim pozytywnym przekazem albo ze swoim często też ostrym przekazem, tak? Bo dzisiejsze czasy, takie czasy, jakie nastały w Polsce, wymagają dużej dozy radykalizmu, no bo czasy są parszywe, więc no, środki muszą być też odpowiednie do czasów. No niestety, czasy są bardzo, bardzo trudne i parszywe tutaj, jeżeli chodzi o kwestię tego, co pan mówił. Starałem się od dłuższego czasu zainteresować tym wszystkim, o czym pan mówi, i badałem internet i bardzo łatwo trafić jest do was, jeżeli chodzi o kwestie właśnie poczytania, dowiedzenia się. Odnośnie filmu, który będzie już gotowy niebawem, już jest wrzucony na player, będziemy mogli zobaczyć sobie czołówkę, taką reklamówkę. Jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany, to proszę bardzo, już jest przygotowana czołówka i możemy zobaczyć, czym wstępnie będzie, o czym będzie ten film. Takie pytanie następne, bo dotychczas, jeżeli chodzi o marsze, zanim w 2010 roku ulicami Warszawy poszedł Marsz Niepodległości, to cały czas raczej to wy organizowaliście ten marsz i dlaczego zgodziliście się na poszerzenie formuły o inne środowiska narodowe, ale i nie tylko narodowe, tak? Dlaczego? Co wpłynęło na to?
No tak, no, do tej pory w Warszawie marsz organizował Obóz Narodowo-Radykalny, że tak powiem samotnie. Bratnia na Młodzież Wszechpolska organizowała swoje marsze w innych miastach. My w pewnym momencie stwierdziliśmy, no okej, możemy organizować albo moglibyśmy organizować dwa różne marsze w Polsce, no ale pod warunkiem, że każdy z tych marszy gromadziłby, nie wiem, po 100 tysięcy osób, czy nawet 30 tysięcy osób, to byłoby pokaźne. Natomiast każdy z tych marszy gromadził około no, od 300 do 600, do 600 osób. Więc, postanowiłem wykonać telefon do Roberta Winnickiego, zaproponować mu taki, no, można powiedzieć, układ. No i cóż, no oczywiście pertraktacje trwały dość długo. Rozmawialiśmy o tym, nasze środowiska jeszcze tak mocno się nie znały. No ale w końcu wypracowaliśmy pewien konsensus, zgodziliśmy się na wspólnie postawione sobie warunki. Odbył się pierwszy Marsz Niepodległości. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. To był strzał w dziesiątkę. I co nas zaskoczyło? Zaskoczyło nas to, że masę środowisk spoza naszych organizacji przybyło na ten marsz, mimo ogromnych ataków ze strony mainstreamowych mediów i mimo no, nawet tego, że był to marsz organizowany przez środowiska stricte narodowe, a tutaj przyszli piłsudczycy, tutaj przyszły osoby o poglądach no, oczywiście patriotycznych, natomiast ideologicznie różnych od naszych organizacji. Mimo wszystko to był dla nas ogromny sukces. Bardzo się cieszymy, że ten Marsz Niepodległości w ten sposób wyszedł. No i tak naprawdę rozwija się dalej w dobrym kierunku. Tutaj odnośnie właśnie marszu i lewactwa, bo trzeba zauważyć, że jest taka, skąd się bierze taka wściekłość środowisk lewicujących w stosunku do Marszu Niepodległości, a przede wszystkim na celowniku mają właśnie Obóz Narodowo-Radykalny. Skąd takie, pana zdaniem, skąd taka agresja lewaków? Po pierwsze, no, Obóz Narodowo-Radykalny jest organizacją, która jest no, ewidentnie przeciwna skrajnemu lewactwu, więc lewactwo zdaje sobie sprawę z tego, że no, nasza retoryka wymierzona w nich będzie obnażać wszelkie konotacje ideologiczne, które łączą ich z czerwonymi i z innymi środowiskami, również anarchistycznymi. No a po drugie, mówiąc najogólniej, prawda zawsze była niewygodna dla tego typu środowisk. I o ile uważam, że no, to jest naturalne, że skrajne lewactwo nienawidzi wszystkiego, co jest związane z narodem, z ojczyzną, z Polską, więc tym bardziej nienawidzi Obozu Narodowo-Radykalnego, bo to nie jest tak, że oni są przeciwko faszystom, bo tak naprawdę, no cóż, no, co powiedzieć, no ci faszyści tak naprawdę nie istnieją, no albo istnieją gdzieś tam w jakiejś niszy. No umówmy się, faszyzm nie jest dzisiaj największym zagrożeniem w Polsce. Faszyzm istniał we Włoszech i już nie istnieje we Włoszech, albo no też istnieje w jakimś małym odsetku społecznym. I faszyzm nigdy na polskich ziemiach nie był gorąco przyjęty, ponieważ to się kłóci nawet z taką naszą tradycją państwową, tak? Idea wodzowska, idea kultu państwa, no, to po prostu nie jest po drodze z polskością. Ale o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że oni pod płaszczykiem faszyzmu włożyli takie hasła jak naród, ojczyzna, Bóg, honor i tak dalej, i tak dalej. I no,
o ile wiadomo, że mówiąc, że my jesteśmy antynarodowi, my jesteśmy przeciwko Polsce, przeciwko fladze, przeciwko godłu, nie zdobyliby sobie uznania, to mówiąc, no my jesteśmy przeciwko faszystom, to już różnego rodzaju gimbusy i dzieci internetu wojujące o wolny świat zlecą się masowo i będą z tym faszyzmem zajadle walczyli, nie? No bo jak Polska jest zagrożona ze strony faszyzmu, no to trzeba z nim walczyć, nie? Ale uważam, że ja upatruję tutaj po prostu ten ukryty cel i uważam, że no, gdzieś tam większość tego lewactwa tak naprawdę może i nawet wierzy w to, że ten Marsz Niepodległości to jest faktycznie faszystowski. Już sobie w głowie to zakodowali, bo... No, znaczy wkręcono im tak bardzo intensywnie, zwłaszcza młodzieży. Są niektóre, które jest nieświadoma. Cechą człowieka inteligentnego jest to, że poszukuje innych źródeł informacji i stara się jednak dociekać prawdy. No, jeżeli ktoś tego nie robi i łyka tak, mówiąc kolokwialnie, łyka tak, takie idiotyzmy, bo to są niesamowite idiotyzmy, to, no, to oznacza no, tylko tyle, no, że mówiąc najoględniej jest idiotą. No. Nic dodać, nic ująć. No, wręcz wkręca się teraz, co niektórzy, na przykład pan Palikot, starał się stwierdzić, że nam nie jest potrzebna jakaś tam flaga, symbole narodowe. Po co nam to wszystko? Zauważmy, że no niestety, jeżeli on wprowadził do Sejmu na swoją grupę ludzi, to coś tu jest naprawdę, naprawdę nie bardzo. Wracając do tematu odnośnie właśnie marszu, hasłem tegorocznym jest Odzyskajmy Polskę. Co to hasło znaczy dla członków obozu narodowo-radykalnego? Ciężko mi wypowiadać się za wszystkich członków ONR-u. No, nie pytałem tak każdego z osobna, słuchaj, a co dla ciebie to znaczy, a co dla ciebie to znaczy. Natomiast mogę podejrzewać, co to znaczy to dla członków obozu narodowo-radykalnego, ponieważ wiem, co to znaczy dla mnie, tak? Dla mnie Polskę trzeba odzyskać przede wszystkim z łap tych szubrawców, którzy od lat skutecznie tąże naszą kochaną ojczyznę rozkradają. No, rozkradają ją w sposób permanentny i to jest po prostu coś no, niespotykanego, no, ponieważ tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie mamy alternatywy, nie mamy na kogo głosować, bo wszystkie ekipy rządzące, niezależnie od tego, jak się nazywają i jak często zmieniały nazwę, już w Sejmie zasiadały. I uważam, że właśnie z tej stagnacji trzeba tą Polskę odzyskać. Tak właśnie, tutaj prawidłowy ruch w tą stronę, żeby po prostu czynić swoje i pamiętać, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy. I właśnie, kwestia pytań na czacie. Pytanie numer jeden. Czy w Wielkopolsce jest obóz narodowo-radykalny? W tej chwili w Wielkopolsce obóz narodowo-radykalny jest reaktywowany. Jest kilku działaczy, którzy chcą reaktywować obóz narodowo-radykalny. Ze starą brygadą niestety musieliśmy się rozstać i obecnie pod tym szyldem, pod którym funkcjonowała poprzednio, nie funkcjonuje, ale już niebawem pojawi się nowa brygada na tym terenie i zachęcam do nadsyłania ankiet, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Śmiało może takie ankiety wysyłać. Zaprasza pan na stronę oczywiście onr.com.pl? Dokładnie tak. Tak, zapraszamy na stronę onr.com.pl. Następne pytanie. Który z przedwojennych działaczy narodowych i jest dla was wzorem, właśnie, gdyby tutaj już poszerzyć ten temat. Bo jakby nie było, zaczynamy, historia ONR-u jest przedwojenna, tak? Całe korzenie. Tylko czy chodzi tutaj w ogóle o działaczy narodowych, czy chodzi tutaj o działaczy stricte obozu narodowo-radykalnego? Działaczy narodowych. Działaczy narodowych. No, nie będę oryginalny, mówiąc
że no na pewno ojciec niepodległej Polski, jeden z ojców niepodległej Polski, Roman Dmowski, ale to nie jest nic oryginalnego. Natomiast jeżeli chodzi o obóz narodowo-radykalny, to na pewno taką osobą jest Jan Mosdorf, jeden z czołowych działaczy obozu narodowo-radykalnego, ideolog, publicysta, również działacz Młodzieży Wszechpolskiej, przedwojennej, prezes, zamordowany w Auschwitz-Birkenau za pomoc udzielaną współwięźniom. To pokazuje, jakie rangi był to człowiek, jakie wartości nim kierowało. Ja tutaj podczas jednej z audycji przeprowadzałem wywiad z panem Zawiszą i on jest oczywiście człowiekiem, który opowiadał mi o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych i o tym wszystkim, ale właśnie na szczególną troską otacza pamięć o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. Dlaczego jest to dla was tak ważne? Ponieważ uważam, że Narodowe Siły Zbrojne były tą formacją wojskową, która miała rację w swoich prognozach, w swoich osądach. Trzeba pamiętać, że Narodowe Siły Zbrojne uznawały za wroga tak samo, na tej samej płaszczyźnie uważały za wroga hitlerowców i na tej samej płaszczyźnie uznawały za wroga komunistów. To nie było tak, że no, ci są trochę lepsi i może przyłączmy się do tych, tak, i powalczmy z tamtymi. Nie. To byli zarówno hitlerowcy, jak i komuniści byli wrogami i Narodowe Siły Zbrojne uważały ich za równorzędnych wrogów. Podobnie było z oceną Powstania Warszawskiego, ponieważ co ciekawe, Narodowe Siły Zbrojne nie poparły wybuchu Powstania Warszawskiego, ale mimo wszystko wzięły w tymże powstaniu udział. I to jest heroizm, to jest bohaterstwo, że no, co prawda nie popieramy tej decyzji, aczkolwiek jeżeli już powstanie wybuchło, to przyłączamy się do niego walczyć o wolność narodu polskiego. Dodatkowo Narodowe Siły Zbrojne były tą formacją wywodzącą się właśnie z ruchu narodowego, z przedwojennego ruchu narodowego, z obozu narodowo-radykalnego i z innych organizacji narodowych. Były tą formacją, które do dnia dzisiejszego noszą łatkę faszystów. Tą formacją, która była prześladowana tak przez hitlerowców, jak i przez komunistów. Także ja miałem przyjemność poznać wielu kombatantów, żołnierzy tejże formacji i dla mnie są to ludzie, o których śmiało mogę powiedzieć, że są dla mnie autorytetami, ponieważ no, przeżyli coś, czego no, ja co prawda nie mogłem przeżyć, ale podołali temu i ja zawsze, jeżeli tylko będę mógł, będę kultywował o nich pamięć, będę jeździł z nimi w miejsca tejże pamięci, będę tam zabierał swoje dzieci. No, i robię to od wielu lat i mam nadzieję, że coraz więcej osób, a właściwie tak już jest, że coraz więcej osób kultywuje tą pamięć i prawda zaczyna się przebijać. Jednak mimo, że 89 był jest traktowany w większości przez historyków jako tak przełomowy okres, to żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierze wyklęci, ten temat cały czas był pomijany, cały czas był tak w dziwny sposób traktowany, jakoby nie było tego, nikt też z dziennikarzy nie starał się poruszać tego tematu. Także w różny sposób też w latach 70. możemy poczytać, jak pisał właśnie o Narodowych Siłach Zbrojnych świętej pamięci Jacek Kuroń. Bo właśnie tutaj posłuchałem troszeczkę wypowiedzi osoby, która o tym opowiadała, która starała się badać tę całą historię i dopiero od niedawna słyszymy o żołnierzach wyklętych, o Narodowych Siłach Zbrojnych i tutaj faktycznie, być może będzie lepiej, ale to właśnie musimy starać się, żeby dbać o to.
No właśnie, i to jest też efekt pracy oddolnej, bo słyszymy o narodowych siłach zbrojnych nie dlatego, że jaśnie nam panująca władza stwierdziła, o, teraz będziemy czcić i darzyć sympatią narodowe siły zbrojne. Nie. Słyszymy tylko i wyłącznie dlatego, że młodzi ludzie zorganizowali się oddolnie i zaczęli tą prawdę pokazywać. Tylko dlatego. Tak właśnie. No chyba, że to byłby wygodny temat zastępczy dla, powiedzmy sobie, rządu, ale nie podejrzewam tego. Nic kontrowersyjnego, znaczy kontrowersje są, ale to są takie kontrowersje, które by im akurat zaszkodziły. Właśnie. Czy czujecie, że ruch narodowy się odradza, rośnie w siłę? Na pewno się odradza, na pewno rośnie w siłę i to widać praktycznie na każdym kroku. No znowu podkreślę, że wyrazem tego jest jak najbardziej Marsz Niepodległości, ale są także inne inicjatywy. Widzimy wzrost odwiedzalności naszych stron, wzrost ilości kandydatów, którzy przychodzą do naszych organizacji. No i taki przykład, o ile kiedyś ogólnopolska manifestacja 11 listopada gromadziła w porywach 300-600 osób, to teraz manifestacje lokalne organizowane w poszczególnych miastach, takich jak Lublin, Katowice, gromadzą takie ilości osób. To świadczy o tym, że ludzie chcą zamanifestować swoje niezadowolenie i swoją bezsilność, bo tak naprawdę no, dzisiaj jedyną okazją, niestety jedyną okazją do zmiany obecnej sytuacji są wybory. No tylko że jak możemy zmienić tą rzeczywistość za pośrednictwem wyborów? Niestety wyborów, bo nie jestem zwolennikiem parlamentaryzmu, ale jakże możemy zmienić tą rzeczywistość, skoro nie ma na kogo głosować? No wszystkie te osoby były już przy władzy i albo przy tej władzy nie są i nazywają się tak samo, albo zmienili nazwę i przenieśli się do partii o innej nazwie, ale oprócz tego nic się nie zmieniło. 20 lat praktycznie widzimy te same twarze, czasami zmieniają się nazwy, ale dla nas nie zmienia się nic. Tutaj to jest charakterystyczne. Jakie zadania macie na najbliższe miesiące i lata? Jakie stawiacie sobie cele? Moment, bo coś zaczęło przerywać. No być może. Pytanie, jakie zadania na najbliższe miesiące i lata sobie stawiacie? Zrozumiałem, jakie zadania stawiamy sobie na najbliższą przyszłość, tak? Tak. Po pierwsze, podtrzymać w dalszym ciągu pracę, którą realizujemy konsekwentnie od lat, ponieważ ten scenariusz jest prawda. Po drugie, umocnić pozycję ruchu narodowego w społeczeństwie. I po trzecie, uważam, że jest to cel nadrzędny, powołać oddolny ruch społeczny, który ogarnie swoimi ramionami zasięg całego kraju. Powiedzmy sobie, że jestem człowiekiem, który jest zainteresowany tym, żeby przystąpić do obozu narodowo-radykalnego. Mieszkam w Wielkopolsce, tutaj nie ma jeszcze żadnego takiego obozu i co mam zrobić? Przede wszystkim zgłosić się do osoby, która jest, powiedzmy sobie, na stronie. Będzie telefon, tudzież mail, jak mogę napisać? To znaczy, procedura jest taka, że oczywiście można skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem brygady. Właściwie większość brygad w tej chwili dysponuje numerem telefonu, więc można zadzwonić, zapytać się, rozwiać swoje wątpliwości, dopytać o profil ideologiczny, oczywiście. Natomiast jeżeli już taka osoba podejmie decyzję o tym, tak, chce wstąpić, musi wysłać do nas ankietę kandydacką. Ona jest na stronie w dziale rekrutacja. W dziale Dołącz do nas, wypełnia taką ankietę złożoną z kilkunastu pytań. To jest taki kwestionariusz osobowy, można powiedzieć. My ten kwestionariusz rozpatrujemy, ponieważ no, zdarzają się takie ankiety, które absolutnie do nas nie pasują. My nie jesteśmy organizacją masową, jesteśmy organizacją, która ma określony profil ideologiczny. Nie jesteśmy szeroką
inicjatywą społeczną. Jesteśmy, tak jak mówię, mamy sprecyzowany profil ideologiczny, więc po pozytywnym rozpatrzeniu tejże ankiety następuje spotkanie z przedstawicielem brygady ONR-u. Na takim spotkaniu precyzujemy, co taka osoba miała na myśli, odpowiadając w ten a nie inny sposób na takie pytania, dowiadujemy się trochę więcej o tej osobie. Jeżeli uznamy, że jest ok, mówiąc najogólniej, to rozpoczyna się roczny staż kandydacki. Staż kandydacki oznacza tyle, że od dnia przyjęcia taka osoba jeszcze nie jest ONR-owcem, jeszcze nie jest członkiem obozu narodowo-radykalnego, ale jest kandydatem do obozu narodowo-radykalnego. Ten rok czasu ma pokazać przydatność tej osoby do działalności narodowej, do działalności w naszej organizacji, ma sprawdzić jej przydatność, ma sprawdzić to, na ile możemy jej zaufać. Jeżeli po roku okaże się, że ponownie jest ok, to następuje test z wiedzy narodowej, z wiedzy o ruchu narodowym. Jeżeli on zostanie wypełniony prawidłowo, to taka osoba staje się członkiem obozu narodowo-radykalnego. No tak jak widać, no nie jesteśmy organizacją masową i wejście na sobie. Sami konkretni ludzie, czyli nie można sobie przyjść ze względu na to, że no, wpadłem na świetny pomysł, pójdę sobie i mimo, że nie mam zielonego pojęcia, pójdę i będę, jak już będę, to wszystko będzie ok. Nie, trzeba się przede wszystkim wykazać, trzeba być konkretnej konstrukcji, jeżeli chodzi o właśnie charakter. Tutaj bardzo ważna rzecz, pracowitość i nikt oczywiście nic nie obiecuje. Tutaj ważna jest praca, tak? Dokładnie, no staramy się wyłaniać te perełki ze społeczeństwa i tak naprawdę pomagać w rozwijaniu swojej umiejętności tych osób, ponieważ każdy u nas znajdzie coś dla siebie, znajdzie możliwość rozwijania swoich predyspozycji, no ale tak naprawdę najważniejsza jest inicjatywa, bo my nie możemy dać nikomu ciepłego stołka, nie możemy dać nikomu takiego zapewnienia, słuchaj, no podziałasz u nas 5 lat, wiesz, a za 5 lat to wybuchnie rewolucja narodowa i my to przejmiemy władzę. Nie, no tutaj od razu taki zapał jest studzony. Nie, nie, my pracujemy oddolnie, być może to jest praca na wiele lat, być może na wiele pokoleń. Do tego się trzeba przygotować, ale jeżeli ktoś ma tego świadomość, to jest najlepszy rodzaj działacza narodowego. Czyli stąd się bierze ta wasza siła, charakterystyka, gdzie faktycznie osoby, które idą, są zdyscyplinowane i przede wszystkim zorganizowane. Stąd się to wszystko chyba bierze, że ten cały test człowieka, który musi się wykazać przede wszystkim i dopiero później przystępuje, po roku czasu zostaje członkiem obozu, tak? Jeżeli uznamy, że jest okej. Jeżeli uznacie, że jest okej, właśnie, taka weryfikacja jest bardzo ważna. Co przewidujecie, jeżeli chodzi, co przewidujesz przede wszystkim, jeżeli chodzi o marsz teraz 2012? Ile będzie osób? Więcej niż w zeszłym roku? Myślę, że więcej. No nie chciałbym tutaj dostarczać zbyt optymistycznych wizji. Zaprosić może nie, bo przesądny nie jestem. Ale też nie chcę obstawiać, żeby później ktoś nie mówił, a powiedział, że było tyle, a wcale tyle nie przyszło, albo przyszło więcej. Natomiast sądzę, że 60 tysięcy to jest bardzo realna liczba, a być może więcej. Być może więcej. Właśnie mnie bardzo zależy na tym, żeby reklamować, może żeby reklamować go w tej właśnie postaci, że wszystko jest uzależnione od tego, ile osób będzie zaangażowane, ale zaangażowanie to nie jest tylko kwestia przyjazdu, to nie jest tylko kwestia, bo nie każdy będzie mógł, na przykład ja nie będę mógł przyjechać ze względu na to, że będę robił retransmisję, ale uważam, że też bardzo ważne jest to, żeby wspierać marsz w różny sposób, osoby, które nie wiem, no, potrafią na przykład pomóc w organizacji w sposób najprostszy, organizować powiedzmy sobie rozdawnictwo ulotek i tak dalej, wolontariat.
Ten temat jest bardzo ważny. Czy u was też coś takiego jest czynione, czyli szkolenia wolontariatu itp. itd.? To, jeżeli chodzi o NR, to szkoleń wolontariatu nie ma, natomiast jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości, to jak najbardziej, ponieważ każda działalność na dzień dzisiejszy jest nam bardzo potrzebna. Każdy człowiek, który może w jakiś sposób pomóc, czy to będzie rozpowszechnianie informacji o marszu w internecie, czy wśród rodziny, czy wśród znajomych, czy to będzie pomoc finansowa, bo ktoś na przykład jest za granicą, albo jest w Polsce, ale nie może inaczej działać, czy działalność publicystyczna. To wszystko jest dla nas bardzo ważne. Niech każdy da od siebie tyle, ile może, a wtedy na pewno osiągniemy to, co osiągnąć chcemy. Oczywiście. Tutaj z mojej strony gwarancja, że cały czas będzie to informacja o tym, gdzie będzie można w jaki sposób wspierać marsz, będzie na właśnie playerze cały czas podczas audycji będzie taka informacja i tutaj z mojej strony gwarancja, że ktokolwiek będzie zainteresowany, proszę napisać maila na Ruch Narodowy TV @gmail.com. Zawsze przekieruję to do osoby odpowiedzialnej za dany dział, który jesteście zainteresowani, jeżeli o to chodzi. Kwestia następnych pytań. Jeżeli są Państwo zainteresowani stawianiem tutaj pytań panu Przemysławowi na czacie, to zapraszam. Cały czas czekam, żeby ktoś z czatu zadał pytanie. Widzę, że dyskusja jest bardzo intensywna, ale właśnie nie bardzo na temat, także będę musiał tutaj wprowadzić delikatnie banowanie na czacie. Porządek musi być bez względu na ustrój. I tutaj, jeżeli o to chodzi, to z panem Przemysławem będziemy starać się kontynuować rozmowę. Właśnie, staram się odkręcić całą tą historyjkę, która wokół obozu narodowo-radykalnego jest tworzona przez media mainstreamowe. Czyli nie gryziecie, nikogo nie bijecie, jesteście cywilizowani przede wszystkim i co jest najważniejsze, zorganizowani. Do was nie można trafić sobie od tak z ulicy niesprawdzony. Trzeba się najpierw wykazać, trzeba wypełnić formularz, czekać rok czasu i rozwijacie się intensywnie cały czas. W ciągu powiedzmy 2 lat duży przyrost jest członków, jeżeli chodzi o obóz narodowo-radykalny? Spory przyrost. W niektórych brygadach to jest nawet 500% przyrostu członków. I to jest właśnie przez ten rok czasu dużo ludzi pozostaje? Bywa różnie, natomiast tendencja jest generalnie wzrostowa, bo coraz więcej ludzi zostaje. No aczkolwiek umówmy się, że no to jest taki sprawdzian do siostry i nie każdy to wytrzyma mimo swoich deklaracji, że tak, ja wiem, bo później pojawia się tak, no ale ja to już bym chciał być tym ONR-owcem, ale jeżeli ktoś jest ideowy, to do niczego mu się nie śpieszy i wytrzymuje, więc reasumując, ci, którzy przejdą staż kandydacki, to są w dużej mierze ci najbardziej wartościowi, ci, na których można polegać i ci, za którymi można skoczyć w ogień. Tak zwani pewniacy, to jest najważniejsze. Tutaj, jeżeli chodzi o właśnie takie sprawdzanie samego siebie, bo bądźmy szczerzy, każdemu w pewnym wieku wydaje się, że podoła wszystkiemu. Ale życie weryfikuje właśnie takie sytuacje. Jeżeli czujecie się na siłę, zapraszamy, tak? To znaczy ja zawsze powtarzam, biorę na chłodno wszystkie deklaracje o ideowości, wszystkie deklaracje o chęci poświęcenia, okej. Jeżeli ktoś tak myśli, w porządku. Natomiast poczekamy, zobaczymy, ponieważ tak jak powiedziałeś, ja się z tym w 100% zgadzam, to życie weryfikuje naszą przydatność i naszą przydatność do działalności narodowej i naszą ideowość. Ponieważ jeżeli ktoś jest 15-16-latkiem, ja w takim wieku zaczynałem swoją działalność narodową, tak a propos, i tak, no nie ma pracy, nie ma rodziny, właściwie wszystko mu zwiewa, mówiąc kolokwialnie, no to cóż, no w wolnym czasie można się poświęcić jakimś wyjazdom, tu się piwo wypije, tak, tu się z kimś porozmawia, tutaj się powiedzmy, no
fajnie pobawi, są wyjazdy, jest fajnie, elegancko, tak? Natomiast jeżeli pojawiają się pewne zobowiązania, pojawia się praca, pojawia się rodzina, dziecko, tutaj żona krzyczy, a ty byś się zajął rodziną, a nie jeździł ciągle na te manifestacje, tu pracodawca krzywo patrzy, no i nagle, wiecie, no koledzy, bo ja to tak nie mam czasu za bardzo, bo musiałbym się zawiesić na pewien cały czas tej działalności, no i nagle taka osoba znika. Takich przypadków jest bardzo dużo i to właśnie życie weryfikuje, czy ktoś jest ideowcem, czy nie, bo ja wszystko rozumiem, jasne, rodzina jest priorytetem, praca jest bardzo ważna, ale jeżeli ktoś nawet nie ma czasu, pracuje, nie wiem, po 12 godzin dziennie, w domu dziecko płacze, nie śpi po nocach, to jeszcze nie jest powód, żeby się wycofywać z działalności narodowej, ponieważ można powiedzieć, słuchajcie koledzy, i takich przypadków też jest sporo, mam taką, a nie inną sytuację, chciałbym trochę zmienić formę mojej działalności, może będę coś pisywał, od czasu do czasu gdzieś pojadę, ale wybaczcie, nie mogę. To jest szczerość i to jest męskość, jeżeli ktoś potrafi tak podejść do sprawy. Jeżeli jest inaczej, no i po prostu gdzieś tam znika, tak jak mówię, no jest sporo takich przypadków, że ktoś był tak porwany swoją młodzieńczym zapałem, a kiedy przyszło prawdziwe życie, to przygasł, no cóż, no cóż ja mogę powiedzieć, no trudno, jeżeli ktoś tak podchodzi do sprzętu. No niestety tutaj, jeżeli tak podchodzi, to już jego rozterka. Ważne jest to, że właśnie dowiedzieliśmy się dokładnie, na czym to polega, w jaki sposób można przystąpić do ONR-u, na czym polega staż. Może nie dokładnie wiemy, ale dowiemy się, jeżeli ktokolwiek będzie właśnie po roku czasu będzie audycja i z osobą, która przystąpi na przykład jutro, będę mógł przeprowadzić na audycję, dowiemy się, na czym polegał ten staż. Dowiedzieliśmy się. Warunkiem, że negatywne ukończenie stażu. Nie, pod warunkiem, że po prostu razem z negatywnym ukończeniem stażu nie, taka osoba nie znika, tak, z życia publicznego i w ogóle z życia, tak, bo tak być może wyborcza by sobie to zinterpretowała, tak jak w GRU było, że no, wyjścia z rosyjskiego GRU były dwa, znaczy w sumie było tylko jedno, tak? Przez piec, spalenie w piecu, natomiast albo z honorem w trumnie po śmierci, albo za życie. Także dosyć wesoło zaczynamy. No fajnie, tutaj jeżeli chodzi właśnie o audycję, która trwa już 43 minuty, troszeczkę cię przeciągnąłem, meczek jest. Jest jakiś tam wynik tego meczu, nie wiesz? No z tego co wiem, to mecz jest odwołany. Ja szczerze mówiąc nie należę do... Aha, ja też nie, tak dlatego pytam mnie tutaj. Znaczy, powiem tak, no tutaj Jurek Wasiłkiewicz mi proponował kilka alternatywnych terminów. Akurat tej audycji wcześniej mi nie pasowało, ponieważ byłem w Warszawie, byłem w Łodzi na konferencji, więc wybrałem ten termin opacznie, bo no, po prostu nie interesuję się piłką nożną, mimo tego, że na przykład mój brat jest w kręgach piłkarskich znany, bo przez wiele lat trenował bramkarzy Wisły Kraków, no to mnie jakoś piłka nożna nie urzeka, więc jakoś zupełnie mi umknęło to, że dzisiaj jest mecz, ale ze względu na to, że dzisiaj występuje kierownik główny, to mecz został odwołany. Tak słyszałem. No i bardzo ładnie z ich strony, bardzo się cieszę. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o wszystkie informacje, które miałem na karteczce, już wszystko prawie... Wszystkie pytania ci zadałem. Bardzo ważne jest to, że dowiedzieliśmy się, ja jako laik, osoba, która praktycznie niewiele wie o obozie narodowo-radykalnym, cieszyłem się bardzo, że będę mógł z tobą przeprowadzić tą audycję. Dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy podstawowych, które każdy powinien wiedzieć, a przede wszystkim informacja numer jeden. Ta informacja, która idzie z TVN-u, to proszę ją... Proszę Państwa, cedzić i trzy razy zastanowić się nad tym, a następnie zapraszamy na stronę, tak? onr.com.pl. Przede wszystkim najlepiej do źródła. Właśnie. Co jeszcze Przemysławie mógłbyś przekazać tutaj no cóż, osobom wszystkim?
Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji. Cieszę się, że mogłem dzisiaj gościć w Telewizji Ruch Narodowy. Mam nadzieję, że rozjaśniłem niektórym osobom, czym Obóz Narodowo-Radykalny jest. I przede wszystkim no to życzę wszystkim dalszej pracy narodowej, pracy u podstaw, która będzie rozwijała nasz naród, bo tak naprawdę bez Was, my, czy ja, czy Robert Winnicki, to nasze tytuły kierownik główny, prezes nic nie znaczą, ponieważ to Wy jesteście tym motorem napędowym ruchu narodowego w Polsce. To Wy jesteście tymi głosicielami dobrej nowiny. I to dzięki Wam, działaczom ruchu narodowego, ta maszyna jedzie tak szybko i nabrała takiego rozpędu i tych po prostu trybów tej maszyny już się nie da zatrzymać i żadne wyborcze i inne koszerne media tego nie zatrzymają. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Mam nadzieję, że będziemy widzieli się na Marszu Niepodległości. Myślę, że będziemy Wam mieli wiele ciekawych informacji do przekazania. Właściwie wiem to na pewno. Mam nadzieję, że no tym razem nie uda się taka prowokacja jak rok temu i cały nasz przekaz zostanie w 100% przekazany i trafi pod wiele polskich strzech. Dziękuję bardzo za możliwość uczestnictwa raz jeszcze. Pozdrawiam serdecznie z narodowym pozdrowieniem. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pan Przemysław powiedział właśnie, czym jest ONR, bo to pytanie bardzo mnie nurtowało, żeby dowiedzieć się dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem jednym z tych milionów osób, które nie miały zielonego pojęcia, które słyszały o tym, że Obóz Narodowo-Radykalny jest sobie, jakiś tam jest, tak, wygląda tak i tak, można było zobaczyć w internecie. Oczywiście już, żeby wejść na stronę, nie bardzo miałem ochotę, do momentu, kiedy w 2011 roku przyjrzałem się marszowi. Zacząłem się interesować, kto organizował, kim są te organizacje i w ten sposób zacząłem docierać do źródeł. Docieranie do źródeł jest bardzo ważne. W momencie, kiedy mamy jakiekolwiek podejrzenie, w momencie, kiedy za bardzo w telewizjach głównoźródlanych epatują informacją czymś, co ma być podstawione za prawdę oczywistą, tak jak w zeszłym roku Marsz Niepodległości, gdzie pokazano nam zupełnie co innego z tym, co się działo, to trzeba wtedy wnikać w źródła. Trzeba dowiedzieć się, kto był organizatorem. I na stronie tego organizatora będziemy wiedzieć dokładnie, jak przebiegał marsz, jakie są źródła, skąd pochodzą, dokąd zmierzają. I tak właśnie dziś dowiedzieliśmy się, czym jest, skąd pochodzi Obóz Narodowo-Radykalny. Pan Przemysław starał się to w skrócie, w dużym skrócie opowiedzieć, ale najważniejsze jest to, że dowiedzieliśmy się, że żeby przystąpić do tej organizacji, trzeba po prostu przez rok czasu odbyć staż. Trzeba posiadać też no, predyspozycje. Bardzo ważne jest to, że nie każdy z ulicy trafia, czyli w efekcie to, co zobaczymy na marszu, czy widzimy w wielu marszach organizowanych przez ONR, dlatego jest to tak ładnie zorganizowane, konkretnie, stabilnie przekształcone jest to w konkretny marsz, który idzie tak, jak jest założone to wszystko i tak wszystko jest zorganizowane. Powód? Praca u podstaw. Nie każdy tam trafi, nie każdy się nadaje, nie ukrywajmy. Ale każdy może spróbować. Tak jak mówił pan Przemysław, zapraszam na stronę onr.com.pl i tam dowiemy się wszystkiego. Także to by było na tyle. Godzina 21:50. Zapraszam
na jutro, na godzinę 21:00. Kolejna audycja, kolejny wywiad. Nie odpowiedziałem na pytanie, ponieważ nie zadałem takiego pytania tutaj. Ilu członków ma ONR? Nie wiem, nie zadałem takiego pytania, ale z tego, co usłyszałem, osoby, które już są członkami ONR, są konkretni, sprawdzeni. I to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dobranoc, Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV.